Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj orzemy. Akcja orka. Teraz tata właśnie odbezpiecza wał. I akcja orka. Dzisiaj chcemy zaorać 4 hektary. To jest pole o powierzchni 4 hektarów. Tutaj już rozpoczęliśmy trochę i właśnie teraz tata opuszcza puk, raczej wał, i jeszcze musi raz cofnąć, żeby to właśnie zrobić, i już pójdzie tak jak zawsze, bo zawsze orkę najgorzej się kończy i zaczyna. No i dzisiaj trochę wieje wiatr, przepaduje, także ziemia jest wilgotna. No, a i możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. I możecie napisać jakiś komentarz. No i tutaj tata mi pozaczyna, żebym mniał do... po prostu, żeby łatwo szło orać. I potem tata pojedzie do domu i ja tu będę orał. No i jak skończę orać, zadzwonię do taty i po prostu przyjedzie pokończyć, bo ja nie jestem w tym za dobry. No i... dzisiaj wziąłem jeszcze takie dodatkowe uchwyty z GoPro, próbuję wam ponagrywać właśnie, postawię na maszynę coś, zobaczę jak to wygląda i potem napiszecie najwyżej w komentarzach, czy wam takie ujęcia odpowiadają z maszyn, czy nie. O, i na przykład tutaj już patrzcie jak ten wał tutaj tak właśnie on ugniata. Leci oreńka. Tak to wygląda. Teraz się biorę za nagrywanie jakichś przebiteczek, które widzieliście na początku, jak tata jeszcze ora, i potem będę ja orał i wtedy nagram wam coś z głowy. Także do zobaczenia później. Dobra, teraz troszeczkę informacji na temat orki. Orka jest wykonywana, data, na ile centymetrów? Na 20. Na 20 centymetrów. Rozpiętość pługa jest 1,80 m i szerokość wału też jest 1,80 m. Jeździmy z prędkością
teraz akurat jest przycz, to wam nie pokażę, ale jeździmy z prędkością ponad 9 km na godzinę. Z którym biegiem? Na dziesiątym biegu. Napęd na 4 koła jest włączony. Co jeszcze? Wiesz, jakie jest spalanie mniej więcej, tato? Jakieś 15 litrów z wału na hektar. No, to tak. A bez wału? Nie sprawdzałem tego. Z wałem. 15 litrów. No, ale wiecie... 16 zależy. Ale jest wykonywana tak naprawdę podwójna robota, nie? Bo jest i... Ubija on... Jednocześnie orze i ubija ziemię. I tak naprawdę jednocześnie jest wykonywane dwie prace. No tutaj pokażę wam obroty. Prędkość. I jeszcze tutaj jest bieg. No i wał jest obracany jedyneczką. Podnoszony. Podnoszony jedynką, dwójką obracany, a trójką jest obracany pług, tak? Tak. Dobra, jak widzicie, oramy, już jest dobre pół pola zaorane. Tata już dawno pojechał, ale po prostu stwierdziłem, że później się do was włączę, niż od razu jak pojedzie. No i właśnie teraz widzicie, tutaj jeszcze troszeczkę zostało. Jeszcze tam, tutaj już mam od lasu zaorane tyle. Nie wiem, to jest, mam już może zaorane z 2,5 hektara. No i teraz tak, wał do góry. A co, nie chce iść? Halo? Nie chce wał iść. O kurde. Dobra. Chyba coś się stało. Nie wiem. Dobra, wiecie co? Ja zadzwonię do taty, co się stało i najwyżej później powiem wam, o co chodzi. Dobra, już się wszystko rozwiązało. Po prostu tam ziemia się w wale zakleiła i hydraulika nie mogła podnieść wału i dlatego, ale już jest wszystko dobrze i orzemy. Telefon do taty był tak naprawdę niepotrzebny, ale myślałem na początku, że coś się stało z wężami, z hydrauliką, ale tata powiedział, że mam iść oczyścić wał i wszystko będzie dobrze i właśnie się tak stało. Jest godzina 17:58, za 2 minuty 18. Ja myślę, że to skończę tak jeszcze, nie wiem, z 2 godziny i powinienem skończyć. Ale jeszcze tata chce dzisiaj jechać zaorać 3 hektary pod jęczmień ozimy, bo my jeszcze nic nie mamy zasiane. I widzieliście w niedzielę film z tego, jak wywoziliśmy obornik na pole i tam właśnie, kurde,
tam właśnie było i właśnie na tamtym palu będziemy jeszcze rozrzucać obornik i dopiero wtedy orać i tam też pójdzie jęczmień o zimy i chcemy to właśnie w tym tygodniu zrobić, bo kurde trzeba siać. Jest 20. Teraz wam powiem, który jest. Jest sobota 26 września. A my dopiero dzisiaj zahaczyliśmy pług i zaczynamy orać pierwsze pole. Także jest nie za ciekawie. Ale powinno się udać. No chcemy teraz w tym tygodniu zasiać jeszcze ten jęczmień, bo mamy do zasiania, do zaorania i do zasiania na te dwa, myślę, że w dwa tygodnie to wszystko posiemy i poorzemy, no to mamy 23 hektary na zimę do siania i 23 do siania i resztę na wiosnę, ale my pszenżyto siejemy zimą. Żyto zimą, jęczmień o zimę zimą, a wiosną siejemy jęczmień jary, owies i kukurydzę. Dobra. Opuszczamy i jedziemy. I ogólnie to przepraszam was, że dwa tygodnie temu w ogóle tak po jednym filmie, tylko trzy tygodnie temu taki w ogóle kanał był mało aktywny, no kurczę, ale po pierwsze nie było co nagrywać, po drugie szkoła, jakbyście się pytali, to chodzę do technikum mechatronicznego, także trochę nauki jest. Ale właśnie w sobota, dzisiaj może jeszcze nagram wam jeden film, bo wieczorem może pojadę agregatem właśnie po orce, żeby bo jak wał ubija, to jeszcze moment, kurde, nie chcę odbić wał. Jeszcze tutaj właśnie koło słupów, właśnie żeby jeszcze tą ziemię ubić, bo ten wał, to jest wał młoteczkowy, jak to tata mówił? Chyba tak, młoteczkowy. I ten wał po prostu on ubija, ale agregat jakby tą ziemię jeszcze jakby rozbija i po prostu jeszcze dogniata, nie? I jak my mamy siać, to właśnie widzicie tutaj właśnie jakieś ten przyczep porobić tam w koło słupów, no i ogólnie jeszcze tą ziemię dobić, no i dzisiaj na 90% tata jeszcze pojedzie właśnie orać pod ten jęczmień, a ja wezmę mniejszego case'a z turem, agregat i właśnie tutaj przyjadę i może też wam z tego nagram film. Nie wiem czy się uda, ale jak będzie film w piątek, to znaczy, że się udało. Bo ten film wlatuje w środę. Dzisiaj rano nagrywałem na niedzielę. I jak się uda, to ten z agregatowania nocnego będzie w piątek. No. Dzisiaj mi jeszcze czeka dużo montażu, bo jutro muszę wszystkie filmy wstawić i tylko po prostu zaplanować. I tak to wygląda. Także dzisiaj montażu do drugiej mnie czeka jakoś. Zależy od której wrócę z pola też. Ale myślę, że do 12 to ja bym nie zdążył zmontować. Nie wiem. Do 24 powinienem wrócić. Thank you.
lekko podcofnąć, bo ten przód jest tak w klinie i zawsze trzeba lekko podcofnąć, opuścić i jedziemy. No tak mniej więcej oreczka wygląda. I właśnie miałem się was pytać, chcę wprowadzić właśnie na kanał, żeby było więcej filmów, że na przykład przez, załóżmy, tydzień co film jest mniej więcej, przebija się zawsze orka albo talerzowanie, albo coś takiego, żeby po prostu było więcej filmów, czy na przykład chcecie jeden film z orki i tyle, czy po prostu chcecie takich więcej filmów, tak lekko z pobocznych robót i tak w ogóle, czy tylko jeden film z orki i tyle, bo na przykład mógłbym nagrać jeszcze talerzowanie, ale już w sumie jest talerzowanie na kanale, ale jeszcze mamy do talerzowania 5 hektarów kukurydzy, bo wczoraj stalerzowałem 4 hektary, jeszcze nam zostało 5. No i właśnie nie wiem, czy będziecie chcieli takie coś, że po prostu na przykład przez tydzień się przebija orka na kanale, a na następny tydzień siewy, czy po prostu chcecie jeden stricte film. Także piszcie w komentarzach. Bo w sumie dla mnie by było lepiej nagrywać wszystko. Ja bym wolał właśnie nagrywać, że na przykład przez tydzień jedna robota, niż po prostu, i by było po prostu wtedy więcej filmów. No i bym wtedy nie musiał szukać jakby sobie dodatkowej roboty, żebym na przykład wam coś nagrać. Ale myślę, że się zgodzicie na to i będziecie oglądać te filmy chętnie. Ogólnie ten pług, jak go kupiliśmy, to kupiliśmy go trzyskibowego, bo my go kupywaliśmy razem z tym małym case'em. To było w 2010 roku, go kupywaliśmy. Ten pług z małym case'em, z talerzówą i z agregatem. I 5 lat temu, w 2015 roku, kiedy przyszedł Maxum Case, dokupiliśmy właśnie korpus. Jeden korpus kosztował chyba 13 tysięcy, także trochę dużo. Ale jeżeli byśmy chcieli dołożyć piątkę, bo piątkę Maxum spokojnie pociągnie, to byśmy musieli wymienić cały pług, bo rama jest za słaba na pługu. Tak to wygląda. Dobra, opuścimy sobie wał. Ja na przykład właśnie wolę chwilę dłużej na przykład postać i opuścić, niż wszystko w trakcie, bo nieraz wał zaryje w ziemię, połamie młoteczki i co wtedy? Raz tak właśnie się stało chyba, tacie. I lepiej zawsze, ja wolę troszeczkę dłużej zatrzymać się, opuścić, niż gdyby miało się coś stać. No mniej więcej tak jeżdżę pomiędzy 9 a 9,5 km na godzinę. To jest, myślę, taka optymalna prędkość biegiem 10. I sobie podnosimy elegancko. Obracamy. I tyle. Dobra. Myślę, że nie ma co przedłużać. Trochę się rozgadałem. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. No i co? No i ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć!